Jaki klasztor w Moskwie spłonął? Katolicki? Z 15 roku. Żydzi podpalili. Ogień pojawił się na rusztowaniu remontowanym dzwonnicy klasztoru. Ale jak był z drewna, to i co miał się nie spalić? Ja mówiłam, żeby oni to jakoś zabetonowali, czy jak? Przecież ja na tym się nie znam. Dzwonnica klasztoru Nowodziewiczy całkowicie spłonęła. Mm-hmm. Jeden z największych zabytków zbudowanych mm-hmm. w 1524. Właśnie. Nie, słuchajcie, to są podpalenia przez Żydów robione w Moskwie. Nie, to jest niemożliwe, żeby tak co tydzień było jakiś pożar był. Tak. Straszne. No. Co dzień jakiś oni nie mają kontroli, przecież tam powinny być wardy przed każdym obiektem. No, proszę Ciebie, w Białymstoku to już tam za 20 prawie lat będzie, jak policja zainstalowała alarmy i tam złapali też takich złodziei, co płaszczenice tam do wody zniszczyli, wiesz, to takie różne rzeczy. Nie, to... No, ale tam cerkiew nie jest z drewna, no bez przesady. Jest z drewna na Suprasiu. No, ale jaka to kontrola w tej Rosji jest? No, co te zakonnice robią? Co tam... Poprobi, no co oni sobie, lulki palą, czy co? To oni nie wiedzą, że stan, że Żydzi będą im podpalali po kolei wszystkie zabytki. No to sekunda. Zemść się. Ale cały spłonął? No, nie, no ta dzwonnica, no ale no, daj ty spokój. 1500, który środek, no zabytek. No to właśnie, że to zabytek, to chodziło o ten zabytek właśnie. Przecież to wiadomo, że podpalają im Żydzi. Pod kątem właśnie religijnym tak. To wszystko się odbywa. Hazarowie. Właśnie. Hazarowie to wszystko. Bo to jest tak zwana zbrodnia, jak to się nazywa, według Żydów, podpalić kościół tak. prawosławny, to jest zbrodnia liturgiczna. O. Bo to wtedy oni są u siebie, bo z szatanem idą, wiesz, podpalają cerkwę. No to każda taka zbrodnia liturgiczna, czy to żydowska, czy... religijny. Tak czy siak, jak katoliczka przyjdzie do cerkwi i mówi, czy o której będzie msza, to wtedy jej się odpowiada, proszę pani, u nas nie ma mszy, u nas jest liturgia, u nas są liturgie. Proszę pani, u nas nie ma żadnej mszy. Proszę sobie wybić tę łacinę z głowy. No i tak te siostry właśnie z parafii Eliasza, świętego w Dojlidach, jestem, proszę Ciebie, z drewna, cerkiew, tam kiedyś żeśmy byli, ja na górę zaglądam, same siostry śpiewają, same siostry, a jak brzydko, one coś widocznie tam... Ja Cię powiem, gdybyś Ty był popem w Moskwie, to ja się zapewniam... Także zapraszamy. Nigdy byś nie dopuścił do żadnego pożaru. Chodź, Rysia, chodź, kochani, szybski. Chodź. Żebyś miał Gospodzie ciągle warty. Ciągle byś miał warty. Gospodzie nikt by ci tam nie wszedł. Do twojego klasztoru, Bogu Rodzicy. Rysia, Gospodzie pomiłuj. A tutaj widzisz, jest takie rozporządzenie, że Gospodzie nawet nie ma kontroli, nawet każdy sobie wejść, podpalić ciebie Gospodzie jakiś Żyd, zizala, ci podpalić, nie nawet kościół zabytek klasy zerowej. Znaczy cerki. No i co tam jeszcze ciekawego z tych plotek ze świata, no bo to... Zaczęła palić i dlatego taka wiadomość. No ale to ktoś musiał podpalić, bo w nocy co tam, piorun? Nie. Nie, podpalenie, kochany, no to nie znasz układu w Rosji, no. Tam nigdy pożarów bez powodu nie ma. Tam się podpala po prostu i to... Z tego wynika, że oni sami nie znają układu. Nie, nie, oni w ogóle, oni są łatwowierni, słuchaj, oni nie mają tego, co na Zachodzie, że trzeba wszystko... Bardzo uważnie patrzeć, co się dzieje naokoło, kontrolować. No, ale przez pięć wieków to dużo, jak nikt nie podpalił. Nikt nie podpalił, dopiero teraz podpalił. No, to dużo. Emanacja szatana jest. Emanacja szatana, to przecież nas nie było, naszych rodziców, słuchaj, naszych pradziadków, nikogo nie było. Wspaniała wieża klasztorna. Gospodzie pomiłuj. Bogu Rodzicy, nie Świętej, ona stała bez pożaru przez 500 lat. Dziękujemy dopiero jak się Żyd, teraz właśnie w emanacji szatany ją podpalił. No, więc słuchaj, masz przykład w dniu ostatnim. Kolejny. Tak. 500 lat ta cerkiew nie tknięta niczym, nawet iskro. A tutaj widzisz, szatan się pojawił żydowski i już zaczął liturgicznie palić cerkiew. Tak. Rysiu, dziękujemy Ci, kochana nasza, za Gospodzie pomiłuj.
Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Slawa, co jest. Ja tylko się dziwię Rosjanom, ja nie wiem, jak oni działają. Ja bym już był, naprawdę miałbym warty, ja bym absolutnie kontrolował, kto mi podpala te cerkwie. Absolutnie nie, kochany. Ja bym taki nie był jak oni. Takim odpowiednio. Mhm. Tak, tak. Wiedzą, że mają Żydów na swoim terenie i niech oni uważają. Nie wiem, na czym ten dowcip polega, że oni w ogóle, nie wiem, niedziela to co? Oni uważają, że jak niedziela to co? Można sobie lulki palić? Mm-hmm. Właśnie w niedzielę się podpala wszystko. Tak. Wtedy, kiedy jest najmniejszy ruch. Także oni wiedzieli, kiedy podpalić. No nie na pewno, no już masz przykład. Tam tak, że po wieczorem w niedzielę spalili. O Jezus, oni już wiedzą, kiedy podpalić. No właśnie szatan dobrze wie, kiedy podpalić. Dziękujemy Ci, Rysiu, że odwiedziłaś nas o 12 w nocy. Gospodzie pomiłuj, slawa Otcu i Synu i Światomu Duchu, i nyni i prysno, i wa wieki wieku. No właśnie, to jest ta stara liturgia. I widzisz, takie zabytki po 500 lat, popatrz, nigdy szatan nie tknął tej cerkwi Bogu Rodzicy przez 500 lat, dopiero Żyd się pojawił, teraz tu jest Panią, po 500 lat. Czestniejszy Cherubim i sławniejszy Serafim, wieslenia błogosławorością i słowością i Bogorodzicą. No właśnie, to są typowe właśnie cerkwi, właśnie stare liturgii. Gospodzie pomiłuj. Tak, wspaniałe te typowe historyczne historie. Sprzed wielu setek lat do tyłu, bo to jest liturgia, która jest zachowana od, powiedzmy, 800 lat, taka sama. Czyli 900 lat. Także to jest historia już ludzkości. Gospodzie pomiłuj. No i właśnie to są Rosjanie, to jest ta różnica. Bałagan, rozprężenie, oni są tacy właśnie. Siorawno. No i teraz mają za sobą. Jeśli Żydzi ich dobrze podpalą, na wszystkich możliwych frontach. Będą nawet zabytki najcenniejsze. Sława Otcu i Synu i Światomu Duchu i nie priosnej bawienie Bogu. To jakby Babel spalić, no to jest coś w tym stylu. Sława, sława, sława. Dziękujemy Ci, Rysiu, że odwiedziłaś nas o 12 w nocy, o 24. Dziękujemy Ci, Rysiu. Tak, to Rysiu jest bardzo fajne. Ja go bardzo lubię. Fantastyczny facet. Nareszcie ktoś normalnie, wbrew temu przesądowi, tym różnym jakimś okropnym pomysłom i tak dalej. Ktoś, co robi ferment. A to nie każdy potrafi. Nie wiem, nie podoba mi się to. U nich jest takie rozwiązanie. Właśnie ja tam byłem, to tak samo jak widziałem to. Oni tak jakoś nie bardzo są tacy jak ci Polacy, bo ci Polacy są jednak uważni w odróżnieniu od tych Rosjan. Oni tak jakby czują, że coś tu nie gra. Że jakiś podpalacz może być, jakiś złodziej, a u nich nie. U prawosławnych wszystko tak jak stoi, tak stoi. No i potem są takie efekty, że Żyd im podpala po prostu zabytki procedury. Okropne. W tym bardziej są zabytki, których już tak drugi raz takich nie będzie. To są nietknięte przez nikogo od 500 kilkudziesięciu lat. Także już tak to wygląda. To jest monaster Nowodziewiczy w Moskwie. No proszę. Monaster Nowodziewiczy. Sława Otcu i
Sława, sława. No i na przykład Żydzi im kiedyś podpalili, ja tu pisałem taki artykuł w prasie, Centrum Naukowo-Badawcze Systemów Przeciwlotniczych. Dlaczego? Dlatego, że oni dostarczali, proszę ciebie, te systemy dla Iranu, dla Syrii, a ponieważ to było przeciw Izraelowi, no to wysłali grupę terrorystyczną izraelską do podpalenia tego Centrum Naukowo-Badawczego, gdzie projektowano te systemy przeciwlotnicze rosyjskie. Więc oni mają takie wtyki, jakie to komanda muszą być do podpaleń zorganizowane, jak to musi być zrobione. Radio, czego wymy w roku ci ta ekstra. Nawet straż przemysłowa.